Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to hańba. Dziwnie brzmi słowo hańba w kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, to już ostatnia prosta przed doświadczeniem największej manifestacji miłości Boga, jaka w ogóle kiedykolwiek w kosmosie się wydarzyła. I jak to się ma do owej hańby? Słuchajcie, sięgnąłem do tekstu greckiego i okazuje się, że ta hańba w języku polskim to tak naprawdę wyrzut i wstyd. Wyrzut sumienia czy wstyd z jakiegoś powodu w oryginale. I tak modląc się tym słowem, pomyślałem sobie, czy Elżbieta była czemukolwiek winna, że nie mogła mieć dzieci? No nie była. Miała fałszywe poczucie winy, fałszywe wyrzuty, fałszywy wstyd, co sprawiło w konsekwencji, że okryło ją to hańbą. Zobaczcie, do czego może doprowadzić nasze zafałszowane poczucie winy, oskarżanie się, brak wybaczenia sobie. Może nas doprowadzić do hańby. Pan Bóg tego nie chce. Tak jak uwolnił Elżbietę od hańby z powodu tego, że uwolnił ją od wyrzutów i od wstydu, tak samo i z nas pragnie ściągnąć owe często fałszywe poczucie winy, a nawet i to, które jest konsekwencją naszych grzechów, czy wstyd, czy wyrzuty, chce nas z tego uwolnić po to, aby zdjąć z nas hańbę. Ale nade wszystko nie chce, abyśmy żyli w jakimś poczuciu winy czy braku wybaczenia sobie. Dlatego może na tej ostatniej prostej warto pójść do spowiedzi. Ja pójdę, nie wiem jak wy. Zachęcam do tego bardzo, bardzo mocno. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I kochani, na koniec chcę Was zaprosić teraz przez te kilka dni codziennie na naszym portalu profeto.pl opublikujemy ostatnie odcinki rekolekcji adwentowych i nie w poniedziałek i czwartek, tylko teraz codziennie do środy włącznie, więc zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę, subskrybować kanał, co nieco skomentować i posłać dalej. Dziękuję Wam, do usłyszenia i do zobaczenia jutro.